Dobry, dzisiaj kolejny dzień. No, już jest wieczór, ale to tak na szybciutko. Dzisiaj ogarniemy tutaj te ogóreczki. Może się uda jakieś, wiesz, dać sznurek czy coś, nie wiem. Nie ogarniam jeszcze tematu. Na razie je opielimy. Mogę tutaj, co tu się dzieje z tymi pomidorami jeszcze, czekaj. O, to można na dole powyciągać. Ej, to jakieś wiederko. Już tego pomidora ogarniemy. Tutaj też coś jest, patrz, wszystko na raz rośnie. Jakiś malinowy kopturek, czy co? O. Nie ma co tutaj trzymać, wiesz. Jeden pęd, niech leci i tyle. O, tutaj tak samo. Będzie lepiej roślina rosła. A może i nie? Dawaj go, patrz. Dziki, nie chce się wyrwać. O, dobra. O, tego zawiążemy. O, cyk. Dawaj go tutaj na warsztat. O. Czekaj, to będzie tak. O, co tu lata? Może jakiś ćmiel? Nie wiem. Pająk? Coś tam latało. Dobra, tutaj też widzę jakiś ratoloś, tutaj zakończył swój żywot. Co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jakiś jest, o, cyk, cyk, tutaj też coś rośnie. Nie jest nam tu na dole potrzebne nic takiego. Dobra, i tutaj już mamy, że tak powiem, rozgałęzienie na dwie sztuki nawet. Powiedział na trzy, nie, na dwie. No ale dobra, no niech jak on tak se rośnie. Dawaj go tutaj. No, już jest podwiązany. Co tam jeszcze jest na dole? Rośnie coś. Generalnie to wiesz, więcej zielonego, tym lepiej. To się coś zawija, bo nie były podlewane jakiś czas. Tutaj już jest, widzę, podwójne uderzenie, nawet potrójne. Też coś rośnie. Co tam jest pod spodem? Jakaś trawa. Wyciągamy trawę. Jakieś liście na dole. O. O, wyciągamy to. Dawaj to, wiaderka. Trzeba dół opróżnić. Tu już jaki wilku. Cyk. Tutaj już też jest wilk jakiś, widzę, niepotrzebny. I tutaj. O, jedna sztuka. Tak to jest. Idziesz opielić ogórki, a już pomidory jeszcze musisz ogarnąć po drodze. Coś tam jeszcze jest, ale to na spokojnie. Opielimy to. O, jeszcze jakiś liść. I tego można już zawiązać. Jedną ręką to mi trochę tak słabo, ale damy radę. Hops. Dobra, będzie rósł. Tutaj nie wiem, co tu się stało, bo o, jest jeden, jest drugi. Też nie jest tu w sumie potrzebny. O. Wystarczy na dwa pędy. To i tak już będzie rozrośnięty. Idziemy dalej. Tu jest jakiś mały pomidorek. Rośnie sobie razem z trawą. Zaraz tu ogarniemy temat. O. Mrówek sporo. Zarosło, nie było czasu, nie było nas i teraz są tego skutki. O, co my tam mamy? Jest jakiś wilk, jeden, drugi.
ma co tutaj trzymać tego. O, następny. I tutaj już będzie można, że tak powiem, też zawinąć go. Tutaj też jakaś trawa rośnie. Teraz to powyciągamy. O. Może trzeba było obkopać. Do wiaderka. Cyk. Patrz, mrówki tylko się obudziły. La la la, wychodzą po mnie. To dziadostwo. Patrz, rozkopały mnie, teraz będą mnie atakować. O. To są dobre mrówki, powiem ci. Dobre asy. Tutaj jesteście? Dzień dobry. Już wam tutaj zafunduję lokalne podtopienia. O. No i luk, spaczek wciąga. Gdzieś poleciało do gniazda. To jeszcze raz. Paczek wsysa wodę. Dobra, one teraz są tu w szoku. O, trochę damy ziemi. Żeby nie było, że wiesz. Dziura jest jakaś. Dobra, ogórki podwiązane. Tak myślałem, żeby puścić jakieś, wiesz, siateczkę, ale już nie będę puszczał siatki, po prostu po sznureczku. Jak będzie coś tam odchodziło, puści się drugi sznurek i jakoś tam będzie. W każdym razie już trochę ogarnięte te ogórki. Będzie można nawet je podlać. Troszeczkę. O. Najlepiej to robić konewką, ale... Zrobimy to w ten sposób. O, także je tutaj podlejemy. O, tylko nie po liściach, bo tam wiesz. Nie bardzo można po liściach lać. Tej wody tu trzeba zawsze trochę więcej. Już jeszcze po ogórki pójdziemy. Podobno tu jakieś rosną. O, tu już jakieś jest. Tu jeden, tu drugi. Ale ten mnie nie interesuje. O, ale tutaj już są dwa. O, cyk. Cyk. Trzeba zrywać na bieżąco. Będzie akcja ogórek. No, tu na razie nie widzę. Może gdzieś z drugiej strony jeszcze coś rośnie, bo ostatnio widziałem. Były ze dwa. Czekaj, o. Tutaj. Idziemy tutaj. Moment, rosną. O, patrz. Już wczoraj były git. Dzisiaj tu już są nawet za duże trochę. I patrzymy, czy coś tam nie rośnie. Nic nie ma. Jakiś mały, mały. O, tutaj już jest. O.
Tu już można tego liścia taka obsadzić. Gdzieś tam szklarniowy. O, rośnie sobie. On jeszcze wody potrzebuje, to nie będziemy go tu ruszać. Coś tu jeszcze jest? Nie widać. O, ale 5 ogórków jest. Ten jeszcze może być. Jutro się go zerwie. O. No i z góry zobaczymy, czy coś tu słychać. Można puszczać pędy tędy. Jeszcze zobaczymy, jak tam rzodkiewka. Idziemy po rzodkiewkę. Czekaj. Pomidory chyba pójdą na ten odsiecz. Tu coś rośnie. Czy to rzodkiewka będzie? Czekaj. O, z tej rzodkiewki już nic nie będzie. Ona zaczęła puszczać nam kwiatki, więc też jej podziękujemy tutaj tak samo, że tam w środku coś. W ogóle tu pomidory też trzeba będzie ogarnąć, a to już zrobimy jutro. No dobra, no to co? Na razie. Trzymajcie się i do następnego.